zabudowy dla inwestycji przy ulicy Rogozińskiego. Kto z Państwa jest za wprowadzenie tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt czwarty projekt Komisji Planowania Przestrzegania Inwestycji w projekt ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji w Komisji Sołtysa. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt piąty to będzie projekt zarządu, to co jest w porządku, w projekcie porządku obrad, czyli nie musimy głosować w sprawie przystąpienia do udziału w projekcie dzielnicy Siewiczą budynku partycypacji dzielnica Krakowa w latach 2013-2014. Jako punkt szósty projekt zarządu w sprawie ponownego wniosku do prezydenta Krakowa o ustanowienie strefy płatnego parkowania typu C na terenie dzielnicy drugiej. Będziemy musimy głosować jako punkt siódmy projekt zarządu w sprawie zadań priorytetowych w 2013 roku. Wtedy musimy głosować jako punkt ósmy projekt zarządu w sprawie korekty uchwały nr 30/304/2013 w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych bez oświetlenia na 2013 rok. Kto z Państwa za wprowadzenie tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt dziewiąty projekt Komisji Sportu i Rekreacji w sprawie zmiany zadania powierzonego w zakresie budowy nowelizacji prac ramowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2013 rok. Kto z Państwa jest za wprowadzenie tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Punkt dziesiąty projekt zarządu w sprawie zmiany zadania priorytetowego w 2013 roku. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 11 projekt zarządu w sprawie uchylenia uchwały nr 29/284/2013 w sprawie zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt 12 projekt zarządu w sprawie zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok. Kto z Państwa jest za wprowadzenie tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I jako punkt 13, tak? Jako punkt 13 będą oświadczenia i komunikaty. Głosujemy teraz nad całym projektem porządku obrad. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Punkt drugi przyjęcie protokołu z 31 sesji nadzwyczajnej Rady Dzielnicy II Czerwuszki. Do Rady Dzielnicy ani do zarządu nie wpłynęło żadne uwagi, dlatego uznaje się protokół za przyjęty. Punkt trzeci projekt Komisji Planowania.